Czasem mi się wydaje, że ludzie leją lepsze paliwo do swoich samochodów niż to, co kładą na talerz. Jednym z tych elementów właśnie takiego bardzo świadomego jedzenia jest rezygnacja z jedzenia cukru. 3 lata temu to ja bym napisała taką religijną książkę, że mógłby to sprzedawać na Poczcie Polskiej teraz. Dla mnie kuchnia Boga to jest coś więcej. To jest właśnie to, w jaki sposób ja realizuję swoją boskość i boski plan przez moje codzienne życie. I jaka jest moja filozofia w tym jedzeniu. Ale jeżeli przez moment się zastanowię, jak ten chleb powstał, że z maleńkiego ziarna, naprawdę maleńkiego ziarna, wyrosła roślina, z ziemi, ze słońca i powstało coś, co mnie karmi codziennie i daje mi życie, to zaczynam doceniać cud tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. I powiedziałam, ja mogę ci napisać książkę o tym cudzie, który się codziennie wydarza w naszej kuchni, przy stole, z ludźmi, z którymi jemy. Już był tak fast food, był street food, był slow food. No to teraz to będzie już got food. To nie jest typowa książka kucharska, kulinarna. Przepisy tutaj są tylko pretekstem do tych opowiadań. Pomyślałam tak, jak już się dorwałam do tego, jak mi dali szansę, żeby napisać coś, to mówię, to zrobię to tak, żeby przekazać ludziom coś wartościowego, żeby chociaż trochę jeszcze zmienić świat na lepsze, żeby może dodać, dać komuś trochę inspiracji, dodać odwagi, żeby się odważył żyć. No to właśnie chodzi o to, że jest coś takiego jak efekt motyla, że nawet mała rzecz, którą usłyszymy w życiu, może mieć olbrzymie efekty. No i to jest chyba to, co jest dla mnie najważniejsze.